Dzisiaj pompony szydełkowe. Tak one właśnie wyglądają. I teraz od początku 1, 2, 3 przytrzymujemy. 1, 2 i 3. Wracamy do tego przytrzymanego oczka. I tu będzie 1, 2, 3. I już do końca. Teraz 1, 2 i 3. Przewlekamy i wracamy do ostatniego oczka z poprzedniej części. 2 i 3. Tu przekręcamy tak.